Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam Was dziś na recenzję książek od wydawnictwa Dragon. Wszystko o psach i wszystko o krowach. Jest to fantastyczna seria książek. Mogliście już u nas oglądać recenzje. Książki Wszystko o kotach. A my mamy wszystkie książki z tej serii. Po tych kotach zaopatrzyłyśmy się w poprzednie, bo są tak cudowne te koty, zresztą wszystkie poprzednie też. Zacznijmy może od książki o krowach. Cudowne, kolorowe ilustracje i masa wiedzy o tych stworzeniach. Tutaj mamy o tym, dlaczego krętorogie, przodkowie krowy, jest tur. I tutaj właśnie jak to wszystko wyglądało w przeszłości, udomowienie krów. Oto krowa, czyli jak zbudowana jest krowa. Co łączy wszystkie krowy? Krowie zwyczaje. Przelecimy sobie tak pokrótce, bo tego jest naprawdę dużo. Cudze chwalicie swego nie znacie. Krowa w tradycji słowiańskiej, staropolskiej. Krowa bohaterka mitów. Walka człowieka z bykiem. Święte krowy i tutaj nawiązanie do też, no wiadomo, do jakich świętych krów. Krowa w kulturze. Zobaczcie, jaka piękna jest ta książka o dojeniu krów. W zdrowiej krowie zdrowy duch, na uwięzi i na wolności, czyli gdzie mieszka krowa. Bardzo dużo informacji i rzeczy, których ja na przykład osobiście też nie znałam. Długa droga od trawy do krowiego placka. Spójrzcie, jaka cudowna ta krowa tutaj jest i jej wnętrzościa. No i oczywiście krowi placek też się musiał tutaj znaleźć. Ciekawostki ze świata krów. Bardzo wartościowa książka, gdzie jest mnóstwo ciekawostek i informacji o krowach. Bardzo fajnie się czyta i bardzo Wam polecamy tą serię. Wszystko o. Jest naprawdę fantastyczna cała seria. A teraz wszystko o psach. Wszystko o psach. No wiadomo, poznamy czworonożnego najlepszego przyjaciela człowieka. Budowa psa, historia, czyli pochodzenie psów, też jest o udomowieniu, jest pies i człowiek, etapy rozwoju psa, wielkość psów, różne rasy, DNA, ogony, wiek psa, o właśnie, rasy psów, zmysły psie. Też mamy tego bardzo dużo, bardzo. Cały tutaj jest spis treści, na końcu można sobie zajrzeć. Karta mojego pupila, portret pupila, prawo a pies, znani i lubiani, w schronisku. Jest naprawdę wszystko, wszystko co trzeba wiedzieć o tych czworonożnych stworzeniach, o ich żywieniu, smakołyki i też fantastyczne kolorowe wnętrze. Bardzo wartościowe książeczki, które myślę, że zachwycą wszystkie dzieci. Są tak piękne, no i bardzo fajnie się czyta. I można się bardzo wielu informacji, ciekawostek dowiedzieć o krowach, o psach, a również o kotach. Zobaczcie, o koniach, o pszczołach i o niedźwiedziach. Tyle książek już jest w serii i wszystkie Wam bardzo, bardzo, bardzo polecamy, bo są naprawdę fantastyczne. Więcej o książkach na blogu, w opisie do filmu jest link, gorąco Was tam zapraszam, a ja już dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach, a jeśli jesteście ciekawi, co się kryje we wnętrzu książki o kotach, tutaj na górze będzie link.